I was willing to shoot Captain Renault, and I'm willing to shoot you. All right, Major, you asked for it. Casablanca, buntownik bez powodu. You're tearing me apart! What? Matrix. Try to realize the truth. What truth? There is no spoon. Harry Potter. To tylko kilka z tysięcy filmów, które powstały pod egidą istniejącej od 90 lat wytwórni Warner Bros. Jej potęgę zbudowało czterech braci Warnerów. Trzech z nich urodziło się w Krasnosielcu, niedaleko Ostrołęki. Czwarty przyszedł na świat w Ameryce, gdzie żydowska rodzina polskiego pochodzenia wyjechała za chlebem. Był koniec XIX wieku. Albert, Sam, Harry i Jack Warner, czyli Aaron, Szmul, Hirsch i Itzhak. Nazwisko Warner przyjęli już w Ameryce. Wcześniej, według różnych źródeł, nazywali się Wrona lub Wonsal. Już na początku XX wieku nastoletni synowie zaczęli szukać sposobu na zarobienie pieniędzy. Najpierw razem z sąsiadem przejęli miejscowy teatr w Youngstown w stanie Ohio, gdzie mieszkali. Wystawiali tam sztuki teatralne i wodewile. Teatr zbankrutował jednak po roku, ale Warnerowie nie odeszli od sztuki. Ba, zdecydowali postawić wszystko na jedną kartę. W 1903 roku zastawili rodzinny majątek, konia o imieniu Bob i zegarek ojca. I za uzyskane z tego pieniądze kupili projektor. Pomysł był prosty. Objeżdżali okoliczne miasteczka, wyświetlali jedyny film, jaki mieli, zużytą kopię westernu Napad na Ekspres i brali za to pieniądze. Po 2 latach zarobili tyle, że wynajęli opuszczony sklep w swojej okolicy i przerobili na prowizoryczne kino. Nazwali je The Bijou, czyli klejnot. Sale kinowe w klejnocie umeblowane były krzesłami pożyczonymi od miejscowego zakładu pogrzebowego. Rok później otworzyli kolejny lokal, teatr The Cascade. W kolejnym roku, 1907, bracia porzucili kino, teatr i zajęli się dystrybucją filmów. Ale mieli problem, bo Thomas Edison i jego firma żądali opłat licencyjnych za wyświetlanie filmów z pomocą ich wynalazku. W końcu zapadła decyzja, dystrybucja nie przyniesie tyle, co produkcja. W 1918 roku wyprodukowali film My 4 Years in Germany. Odniósł on tak duży sukces artystyczny i kasowy, że bracia mogli już przymierzać się do założenia wytwórni. Tak w 1923 roku powstało Warner Brothers. Sukcesów było coraz więcej. Bracia zaczęli konkurować z największymi wytwórniami, a przełomem był rok 1927. Sam Warner od kilku lat walczył o to, by do filmu wykorzystać dźwięk. W końcu przekonał swojego brata Jacka, który miał największe wpływy w wytwórni, i stworzyli pierwszy pełnometrażowy film dźwiękowy w historii, śpiewaka jazz bandu. Sam nie przekonał się jednak, jak bardzo rewolucyjny był jego pomysł. Zmarł na dzień przed premierą filmu. Śpiewak zarobił 3,5 miliona dolarów. Warner Brothers wyrosła na potęgę, a w 1929 roku wytwórnia zdobyła Oscara za zrewolucjonizowanie przemysłu filmowego. W firmie między braćmi zaczęło jednak dochodzić do coraz większych konfliktów. Punktem kulminacyjnym był rok 1958. Jack namówił braci do sprzedaży wytwórni, ale bez ich wiedzy utworzył konsorcjum i sam potajemnie kupił ich udziały. W ten sposób przejął całkowitą władzę w firmie, ustanowił siebie prezesem. Harry i Albert byli wściekli, nigdy mu tego nie wybaczyli. Jack zresztą także nie miał zamiaru przepraszać. Gdy Harry zmarł w 1958 roku, Jack stwierdził, że go to nie wzrusza, bo i tak miał go gdzieś. Considering the can I go out there considering? Oh, geez, I have to do this again? Braterska walka doprowadziła do tego, że Jack został ostatnim z całej rodziny Warnerów, który pracował w wytwórni. Gdy odszedł z niej w 1969 roku z powodów zdrowotnych, Warnerom nic nie zostało z ukochanego dziecka. Firmę przejęły osoby niezwiązane z rodziną. Za to Jack zgarnął za swoje udziały 25 milionów dolarów. Jack Warner zmarł jako ostatni z czwórki braci w 1978 roku. Miał 86 lat. Wytwórnię połączono z Time Incorporated. Obecnie jest częścią jednego z największych światowych koncernów mediowych, Time Warner. Dziś tylko nazwa firmy przypomina o jej założycielach.